bardzo ważny w tych pozostałych minutach. Będzie okazja, jeszcze teraz szansa i gol! Świerciok, ależ tutaj ma swoją chwilę! Czwarty mecz w reprezentacji, w czwartej minucie Polska prowadzi! Fantastyczna akcja, też bystrość w polu karnym, zagranie do Świerczoka. Się ma, albo się nie ma. Cześć. Mam nadzieję, że z tej białej się bardziej cieszy. Ja pokaż do kamery. Powiedziałem, jak zapytałeś, jaką chcę koszulkę, to powiedziałem, że twoją. Ale tutaj taka niespodzianka. A patrz na to. Ty też masz? Bitches. Coś, to jestem pan, nie? Zróbcie rzękę. On też się karmił. Yeah! A nie, no kuźwa, dziękuję bardzo. Też mamy dla ciebie. Zgadzasz się z twierdzeniem? Tak. Dziękuję bardzo, kozak. Smacznego. Achim! Gołębiorz! Pięknie! Piękny karpiszon ze Śląska! Zobaczcie, jakie śląskie gryfne chłopy tutaj są! Reprezentacja Polski nie tylko umie strzelać gola i chytać piękne kapry, jak to na Śląsku wołają. Aj, ten nieposłuszny jest! Żółta kartka. Żółta kartka, ostrzeżenie i wracasz do wody. Rośnij zdrowy. Gratulacje. Dziękuję. Czuj, podnieś jeszcze. Fota.
Taką krótką wiadomość. Chcieliśmy wszystkim podziękować. Wers Sosnowskiego, uwaga. Uwaga na barsz. Wow! Patrz. Wszystko stoi. To nie są jakieś kuźwa. Nie no, te namioty z pierwszej łapanki. Patrz no, ty. Achim. Achim. Dawaj. Dawaj kurwa, pojedzie. Opuszczone. Ja mówię. Słyszałem to. Tak, tak. Ale nie, to w sumie obydwa są opuszczone. No ale ten titał, nie? To Paweł fajnie ryby cię wzięli, to chyba ty. Na spokojną wodę. Tak myśleli. Ty, chyba. Achim. Co? Zobacz jaka tu gałąź leży. Ja mówię, no. Właśnie te gałęzie nam mogły narobić ten jutro tego. Co to kurwa jest? Tu drzewa nie ma. Ty. To jest to? No. Ja pierdolę, jak go ukręciło. A druga strona gdzie? No stoi, tu leży. Leży. Jak to się stało się? Mówisz? Lecimy? Lecimy. Miej na uwadze, że to jest mój pierwszy raz, twój już nie. Zaczynam od tego, co się działo wczoraj, bo to chyba najbardziej ekstremalna zasiadka karpiowa w twoim życiu. W sumie to w naszym też. Wczoraj latały jeszcze gałęzie, a dzisiaj siedzimy sobie przy zachodzie słońca i wiążemy przypony. Trochę nas przegoniło tu. Byliśmy dobrze przygotowani, zorganizowani i żyjemy. No bo jesteś z samymi profesjonalistami świata karpiowego. No ale to chyba dlatego, że się nie zwykłeś poddawać, bo tak jak opowiadałeś nam wczoraj chyba, twoim piłkarskim marzeniem z młodych lat, a raczej postanowieniem, było to, że zanim pojedziesz na pierwszy mecz reprezentacji Polski, na Stadion Narodowy, to co? To tam zagram. I tak było? Tak się stało, no. Było takie, że jak wybudowali ten stadion, miałem parę razy opcję jechać tam na mecz. Powiedziałem, że pierwszy raz będę na tym stadionie, jak tam zagram, i tak się stało. I tak zaczęła się przygoda, a potem praca piłkarza. Bo piłka nożna to jest twoja praca, tak? Tak. A karpiowanie to twoja pasja. No to kiedy zaczęła się przygoda z łowieniem karpi? Czy kiedyś, jak byłem mały, to dziadek brał mnie na ryby, to bardziej łowiłem na spławik. Później jakoś przypadkiem gdzieś znalazłem się nad jeziorem i tam chłopaki łowili. Pojechałem raz, drugi i tak się wkręciłem i do teraz, jak tylko mam jakiś wolny czas, to jestem nad wodą. A ile
Jakub Świerczok jest w stanie w ciągu roku wydysponować tego czasu na łowienie karpi? Mało, za mało. To chyba wszyscy karpiarze mają tak samo. Okej, no to wszyscy już wiedzą, że jesteś piłkarzem. Teraz się dowiedzieli, że jesteś karpiarzem. Ale no chyba nikt nie wie, że uratował cię Omoniak przed tym, żeby... Żeby nie być hokeistą. Opowiesz nam tę historię? Tak. Kiedyś grałem w hokeja, bo ogólnie hokej to był mój pierwszy sport. Później jakby zacząłem chodzić na piłkę. Chodziłem już do klasy sportowej. I przeprowadziłem się na osiedle, gdzie wszyscy grali w hokeja. I powiedziałem rodzicom, że ja już nie chcę grać w piłkę, że chcę grać w hokeja. No i było tak, że już zacząłem treningi, mama mnie prawie przepisała do szkoły i po paru tygodniach wybuchł amoniak na lodowisku i powiedzieli, że lodowisko będzie zamknięte na minimum 3 miesiące. No i wróciłem do piłki. Nie mogłeś się obyć bez jakiegokolwiek sportu, tak jak nie możesz się obyć bez karpiowania. Ale no właśnie, bo podczas gdy większość twoich kolegów z reprezentacji decyduje się na wyjazdy zagraniczne po Euro, Jakub Świerczok jedzie na totalnie dzikie polskie jezioro łowić karpie. Jakim sposobem najlepszy napastnik ekstraklasy nie wybiera jakiegoś egzotycznego wyjazdu, tylko właśnie spanie pod namiotem? Znaczy takim też, że mam mało czasu na te ryby jakby w trakcie sezonu i zdecydowanie bardziej wolę siedzieć tutaj i łowić karpie, co nie do końca nam wychodzi, jak na razie. Z wszystkich to ty na razie złowiłeś karpie. No tak. A mam jeszcze ostatnią noc przed sobą, także to ty pokazujesz nam. Ale zdecydowanie bardziej wybieram siedzenie tutaj nad jeziorem niż jakieś wakacje, obojętnie w jakim miejscu na świecie, no bo to jest coś, co kocham i coś, co sprawia mi najwięcej przyjemności. A masz jakieś marzenie związane z karpiowaniem? Mam, no. Karp plus 20 z wody PZW. Do tej pory największy z PZW? 13,5. A największy w ogóle? 24. I skąd? W Czechach, na takim łowisku. No to ładnie. To pytanie chyba dosyć często pojawia się, ale już tak ze strony profesjonalnych dziennikarzy. Jak to jest grać u boku najlepszego napastnika świata? Czujesz jakąś presję albo jakąś dodatkową motywację? Nie, na pewno fajnie jest z nim trenować, podpatrzeć parę rzeczy. Mam nadzieję, że tutaj na tej zasiadce też parę rzeczy ode mnie podpatrzyłeś i zostanie ci to na dalsze lata. I wykorzystasz jakoś te wiedzę, co ci tutaj... Cwaniaku, moje ostatnie pytanie. Że wykorzystasz jakoś tę wiedzę, którą ci tutaj pokazałem. Tak jak ja wykorzystam coś, co można się nauczyć od Lewandowskiego w przyszłości. I tak zakończmy ten wywiad. Dziękuję. Jakub Świerczok. Albo się nie ma. Zobaczcie na ten piękny team polskich karpi ze Żwirowni na Śląsku. W doborowym towarzystwie
udało nam się w końcu w ostatnią noc przełamać złą pasę, chociaż Kuba rozpoczął ją, tę zasiadkę, prześwietnie, bo strzelił od razu pierwszego gola. Natomiast po kilku dniach bez ryby udało się w końcu przełamać tę złą pasę i złowić kilka pięknych, walecznych, dzikich przede wszystkim karpi. Dzięki, że po raz kolejny odwiedziliście kanał Karpiolog. Podajcie częściej. No i co? Się ma albo się nie ma.